Jeśli szukasz systemu mini, to oznacza, że nie masz miejsca lub potrzeby posiadania dużego systemu audio. Rozumiemy to. Współcześnie produkowane tzw. mini wieże i urządzenia all-in-one oferują dokładnie taką samą funkcjonalność jak ich więksi bracia, a na pewnym pułapie cenowym nie ustępują im jakością dźwięku. Zatem zadziała tu dokładnie taka sama ścieżka jak w naszym poprzednim filmie o tym, jak wybrać stereo, tylko z pominięciem jednego kroku. No właściwie nie do końca, bo jednak warto zmierzyć miejsce, gdzie docelowo stanie Wasz system mini. Może się zdarzyć, że pianokraft okaże się za wysoki i należałoby nabyć Power Node od Blue Sounda, który jest niższy. Przejdźmy zatem do konkretów i ustalmy, co musicie wiedzieć, zanim dokonacie zakupu. Po pierwsze, zastanówcie się, gdzie docelowo będzie stał Wasz system mini. Zróbcie to, a unikniecie niemiłych niespodzianek, jak ta opisana wcześniej. Z zasady systemy mini są mniejsze od standardowych komponentów audio, jednak są wyjątki. Na przykład Sonoro Meistersztyk, który jest urządzeniem all-in-one, ma wymiary nieco większe od standardowego wzmacniacza. Jego szerokość to 57 cm. Ale, bo zawsze jest jakieś ale, głośniki w jego przypadku są wbudowane i nie trzeba ciągnąć kabli po mieszkaniu, jak ma to miejsce w przypadku odłączanych kolumn. Podam teraz przykład gabarytu podstawowego modelu Yamahy Pianocraft, czyli MCR B270D, żebyście mieli wyobrażenie tego, ile miejsca mniej więcej potrzeba. Mini wieża Yamahy ma wymiary 18 cm szerokości, nieco poniżej 12 cm wysokości i około 32 głębokości. To wymiary samej elektroniki. Tyle miejsca musicie mieć na regale czy też na półce, gdzie ulokujecie pudełko. Kolumny, w tym przypadku wolnostojące, powinny być rozstawione na odległość około 2 metrów od siebie, jeżeli chcecie uzyskać dobry efekt stereo. Jeśli jednak zależy Wam, aby mieć wszystko w jednym miejscu, to musicie doliczyć po 12 cm szerokości z każdej strony swojej elektroniki, bo tyle właśnie zajmują kolumny głośnikowe. Kolumny są też wyższe od elektroniki, więc minimalna wysokość Waszej półki to 19,5 cm. Sprawdźcie na naszej stronie wymiary systemu audio i zobaczcie, czy zmieści się do przeznaczonego na sprzęt miejsca. Wierni widzowie naszego kanału już wiedzą. Kolumny dobieramy pod wielkość i kształt pomieszczenia. Z założenia tego segmentu sprzętowego wynika, że systemy mini raczej lądują w niewielkich salonach, takich do 20 m2, kuchniach, sypialniach, pokojach dla dzieci i nastolatków. Oznacza to, że mocowo są zestrojone do pracy z kolumnami podstawkowymi. To z kolei wynika z tego, że przyjęło się, iż w takim metrażu stosujemy kolumny podstawkowe, a powyżej tego metrażu podłogowe. Dlatego kupując system mini prosto z pudełka, możecie być pewni, że będzie on znakomicie działał w pomieszczeniach o powierzchni do 20 m2 plus minus 5 metrów. Po prostu te urządzenia zostały zaprojektowane do pracy w takich warunkach. Kupując system mini nie musicie martwić się o akustykę w tak dużym stopniu, jak w przypadku budowania systemu stereo w pomieszczeniu o dużym metrażu. Wyjątkiem są sytuacje, w których w dużym pomieszczeniu, z różnych względów, często estetycznych, istnieje potrzeba zamontowania małej elektroniki i ze względu na metraż dużych kolumn. Nie ma na rynku rozwiązań prosto z pudełka. Trzeba na własną rękę zestawić komponenty audio. Podpowiem Wam dwa ciekawe urządzenia o małych gabarytach, które pociągną duże kolumny. Blue Sound Power Node bez większych problemów napędzi spore kolumny podłogowe, takie jak PSB Speakers Imagine X1T lub ELAC Debut F6.2. Do tego oferuje imponującą funkcjonalność z zakresu odtwarzanych formatów plików, multiroom, funkcje sieciowe i wiele innych. Sprawdźcie go na naszej stronie, jest mały, ale zadziorny. NAD M10 to przepiękny czarny sześcian z zachwycającym panelem przednim i mocy 100 W. 100 W! To wystarczająco dużo, aby napędzić nawet bardzo wymagające kolumny, takie jak Bowers & Wilkins 704S2. NAD M10 jest tak dobry, że wygrał nagrodę ASA dla najlepszego smart wzmacniacza w 2020 roku. Z czego będziecie słuchać? Jak wspomniałem na wstępie, systemy mini oferują tyle samo, co duże systemy audio. Rzecz w tym, że podstawowe wersje z reguły zapewniają na przykład tylko radio i odtwarzacz CD. No może jeszcze dostaniecie Bluetooth.
Zatem na te podstawowe modele powinny zwrócić uwagę osoby dysponujące już dużą biblioteką płyt kompaktowych, okazyjnie słuchające muzyki z wykorzystaniem smartfona jako źródła. Aby nabyć sprzęt z obsługą serwisów streamingowych, trzeba wysupać z kieszeni nieco więcej pieniędzy. Ale warto. No dobrze, ale co z gramofonami? W znakomitej większości systemów mini nie ma dedykowanego wejścia gramofonowego. Oznacza to, że jeśli chcecie sobie posłuchać muzyki z winyli, to musicie mieć lub zaopatrzyć się w gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem. Jest ich sporo, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem właściwego modelu. Określcie funkcjonalności, na których Wam zależy. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej jest zainwestować w urządzenia wszystko mające. Z tego względu, że systemy mini nie mają tylu złącz, ile mają standardowe komponenty audio. Po pewnym czasie może się okazać, że nie można, bądź można, właściwie, że można podłączyć tylko jedno urządzenie dodatkowe, na przykład tylko odtwarzacz sieciowy. I w tym celu należy wypiąć gramofon, co oczywiście jest niewygodne i utrudnia żonglowanie źródłami. Obrazowo mówiąc, jeśli chcecie systemu mini z gramofonem, który będzie podpięty za pomocą gniazd RCA, to albo upewnijcie się, że macie zapasowe złącze dla innego źródła, albo kupcie taki system, który ma to źródło wbudowane. Na przykład wspomniane serwisy streamingowe. W końcu w systemach mini nie chodzi o dokładanie kolejnych klocków, tylko aby w małej formie zawrzeć jak najwięcej. Zatem lepiej nie odkładać nic na później, tylko od razu iść szeroko. Jest to ważne w przypadku urządzeń all-in-one, które z reguły mają zamkniętą architekturę i jest niezwykle trudno dodać do nich jakąś funkcjonalność. A skoro już jesteśmy przy all-in-one, to warto wspomnieć, dla kogo są przeznaczone takie urządzenia. Dla osób, których nie interesuje to całe audiofilskie mambo-jumbo. Dla tych, którzy chcą posłuchać mięsistego, dobrego dźwięku, bez przesuwania kolumn w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, bez ciągnięcia kabli, pocenia się przy zarabianiu końcówek, kombinowanie, jakby te kable ukryć. Wiecie, dla estetów to jest. Chcą oni postawić pięknie zaprojektowany, spójny wizualnie przedmiot, który zapewnia tło muzyczne na co dzień. Wspomniany wcześniej Sonoro Meistersztyk dzięki swoim rozmiarom spokojnie nagłośni nawet 30-metrowy salon. Popatrzcie na design Tivoli Audio Music System Home Generation 2. Czyż nie wygląda troszkę jak stare lampowe radio z oczkiem? Wygląda. Czy chciałbym mieć takie Tivoli Audio w swoim gabinecie na biurku? Chciałbym, ale nie mam jeszcze gabinetu. Przejdźmy do budżetu zatem. Wspomniany wcześniej Pianocraft MCR B270D to wydatek z rzędu 1300 zł. Za tę kwotę otrzymacie jednostkę z wbudowanym odtwarzaczem CD, portem USB z obsługą formatów Hi-Res, FLAC i WAV 192 kHz na 24 bity, cyfrowym tunerem DAB+, Bluetooth 4.2 oraz naturalne brzmienie, z jakiego znane są urządzenia Yamahy. Żeby cieszyć się funkcjami sieciowymi, należy dołożyć 600 zł i nabyć Pianocrafta znajdującego się dwa oczka wyżej w hierarchii japońskiego producenta. MusicCast Pianocraft MCR N470D stanowi niezrównaną kombinację funkcji klasycznych miniwierz i nowoczesnych urządzeń sieciowych. Te pierwsze realizowane są poprzez połączenie w jednej eleganckiej obudowie wysokiej jakości amplitunera stereo i odtwarzacza CD, a moduły Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, obsługa radia cyfrowego DAB+, i kompatybilność z systemem Multiroom Yamaha MusicCast sprawiają, że to urządzenie na wskroś nowoczesne. Jeśli nie zależy Wam na formie miniwierzy i odtwarzaniu płyt CD, ale istotne są funkcjonalności sieciowe, to skierujcie oczy na Tivoli Audio Model 1 Digital Gen 2. To zgrabne urządzenie o prostej, ponadczasowej formie, obsługuje wszystkie serwisy streamujące muzykę, wygląda świetnie i jest małe. Kosztuje w tej chwili 1500 zł, zatem jest tańsze od Yamahy o 300. Zawsze coś. Jeśli macie poczucie, że potrzebujecie więcej informacji, śmiało ruszajcie do naszych salonów i na naszą stronę internetową. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie filmu. Na stronie znajdziecie więcej poradników i informacji produktowych, a w salonach uzyskacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Czekamy na Was. Do zobaczenia.